Najważniejszą rzeczą, którą bym przekazywał Twojemu pokoleniu i jeszcze młodszemu, to jest żyć jak najwcześniej w balansie. Te wszystkie takie pseudo powiedzenia typu pieniądze szczęścia nie dają mhm. są o tak zwany kant dupy mózg. Pieniądze szczęścia nie dają, ale tylko małe. Ja zawsze mówię, że ludzie się dzielą na dwie kategorie. Tych, co dopasowują swoje życie do dochodów. I tych, co dopasowują swoje dochody do życia, jakie chcą prowadzić. Jeżeli nie masz świadomego planu na całe życie, na finanse, jak one mają wyglądać, to masz nieświadomy plan biedy. Jak ktoś przychodzi i udziela ci rad, to musisz zrozumieć jedną rzecz, że to jest jego sposób myślenia. Na bazie jego doświadczeń wcześniejszych, na bazie jego życia, większość ludzi, udzielając ci rad, w zamyśle chce, żebyś był taki, jak oni są. My nie musimy mieć wszystkiego od razu. Prawdziwego szczęścia nie daje samo osiągnięcie celu, tylko droga do niego i trzeba się nauczyć celebrować drogę do celu. Serdecznie witam w kolejnym odcinku Balansu i po o poszukiwaniu balansu, a także odnajdywaniu go opowiemy sobie w dzisiejszym odcinku razem z Fryderykiem Karzełkiem. Coachem, mówcą, motywacyjnym, człowiekiem, która, który przyczynia się do naszego rozwoju osobistego. Jeżeli pozwolisz. Coach generalnie chyba nie do końca do mnie pasuje, ale to tak przylgnęło. Celowo to powiedziałem, bo nawet kiedy jesteś cytowany w miejscach, gdzie dworuje się zazwyczaj z coachów, to te społeczności potrafią Ciebie bronić. Tego nie wiem, natomiast wolę, ponieważ tak naprawdę to ja jestem przedsiębiorcą. Już od ponad 30 lat rozwijam swoje kolejne biznesy. Z, na początku poniosłem kilka porażek, później już właściwie coraz więcej sukcesów i dzisiaj z ogromnym sukcesem, więc przekonuję również ludzi do tego, żeby poruszali się sprawnie również po tym obszarze. O cieniach i blaskach Twojego życia dziś opowiemy i o tym, co wynikło z tych. Cieniów i blasków. Ale zacznę od rzeczy immanentnej twojego wizerunku, czyli twojego wieku. I tu, tu nie obraźcie się, drodzy widzowie, że wypominam komuś wiek, ale też o tym otwarcie mówić, to też jest bardzo ważna rzecz. Masz 63 lata, ja mam 37, czyli jak szybko sobie policzę, mógłbyś zostać moim ojcem w wieku Spokojnie. 26 lat. Bez problemu. Mam w, no w tym to... wieku córkę. No, ojcze, tato, powiedz mi, jak ja mam żyć, 37-letni człowiek, w tym świecie? Wiesz co, nawet to pytanie zadaję sobie ostatnio bardzo często. Co, jaki przekaz dawać właśnie ludziom w Twoim wieku, czy nawet jeszcze młodszym? I uważam, że dzisiaj chyba taką najważniejszą rzeczą, którą bym przekazywał Twojemu pokoleniu i jeszcze młodszemu, to jest żyć jak najwcześniej w balansie. Jak najwcześniej poszukiwać tego balansu tytułowego. Ja kiedyś opracowałem ten mój heksagon szczęścia, i to jest sześć obszarów w naszym życiu, które moim zdaniem są. Każdy jest tak samo ważny. I to jest często dla wielu ludzi trudne do zrozumienia, że jak to? Finanse są tak samo ważne jak relacje. To wymienimy, proszę, te sześć rzeczy, które składają się na ten heksagon, bo być może nie wszyscy wiedzą. To jest tak: um, czas wolny dla siebie, czas, czas dla, siebie dla siebie, i na to składają się nasze hobby, pasje i marzenia. To wrzucam do jednego wora. Mhm. Drugi obszar to nasza praca zawodowa. Czyli zawodowa, czyli nasza właściwie. Kariera, tylko my Polacy nie za bardzo lubimy słowo kariera. Mhm. Trzeci obszar to jest zdrowie. Oczywiście wszyscy wiedzą, jak bardzo ono jest ważne i kompletnie sobie go nie doceniają. W większości. Później są finanse, wreszcie relacje i szeroko pojęty rozwój osobisty pod względem intelektualnym, emocjonalnym i duchowym. Mhm. Czyli mamy ten heksagon, tych sześć rzeczy, wartości, i mówisz, że ważne jest to, aby odnaleźć. Ten balans w życiu, czyli w tym heksagonie gdzieś się odnaleźć, wypośrodkować wszystko, bo teraz, kiedy mówisz o tych rzeczach, ja automatycznie myślę: dobra, jak zbalansować swoją karierę zawodową, życie rodzinne, jeszcze znaleźć czas dla siebie, a przy okazji znaleźć czas na to, aby poza tym czasem dla siebie rozwijać się. Doba ma 24 godziny, śpimy około 7-8. Tak, tak. Myślę, że te 8 godzin to jest dobry pomysł, żeby spać. Mhm. Natomiast zwrócę ci na coś uwagę teraz. Zauważ, że mając lat, powiedzmy, kiedy zaczynamy świadomie żyć, to jest tak gdzieś powiedzmy 14, 15, 16 lat, kiedy zaczynamy ten świat odbierać tak normalnie, tak? Ale my jesteśmy sfokusowani wtedy na czym? Generalnie siłą rzeczy się rozwijamy, więc zdobywamy wiedzę. Najczęściej szukamy gdzieś tam dobrych relacji, bo ci przyjaciele, otoczenie są dla nas ważni. No i szukamy rozrywki. Przede wszystkim rozrywki. Ja, Przede wszystkim. ja pamiętam siebie w wieku 16 lat to liceum, to rozrywki. No ale jakieś pasje, rozrywka to wiadomo, prawda? Później przychodzą studia, ciągle jeszcze gdzieś tam zaczynamy dojrzewać emocjonalnie, więc coraz ważniejsza się będzie dla nas dostaje być może praca, zaczynamy dostrzegać, że te pieniądze odgrywają rolę coraz większą i tak dalej. I w tej ewolucji na każdym z etapów naszego życia coś jest najważniejsze. Tak? Na zdrowie bardzo często do 40-50 roku życia nie zwracamy uwagi. Nagle ono się, ponieważ nie zwracaliśmy wcześniej na nie uwagi, nagle ono się staje ważne, bo z takich czy innych względów być może finanse z czasem, kiedy przechodzimy na emeryturę one się stają wtedy ważne, bo ich brakuje więc ja jestem yy, przekonany, że gdybyśmy na pewnym etapie życia zrozumieli, jak ważny jest balans w tych sześciu obszarach i przywiązywali wagę do każdego z nich to znaczy, Przykładowo, kiedy zaczynam rozumieć, ja akurat miałem ten przywilej, że na bardzo wczesnym etapie mojego życia zrozumiałem, jak bardzo pieniądze są ważne. Na bardzo wczesnym etapie. I zacząłem, gdzieś tam mając lat 15-16, zacząłem je zarabiać. Więc pieniądze mi zawsze towarzyszyły i dzisiaj jestem takim chodzącym przykładem na to, że te wszystkie takie pseudo powiedzenia typu pieniądze szczęścia nie dają mhm. są o tak zwany kant Dupy potłuc. A co pomogło Ci zrozumieć w wieku 15 lat, że pieniądze są ważne? Wiesz, co ja szczegółów tak dokładnie nie pamiętam tego, co zaważyło o tym. Miałem ten przywilej, że u mnie w domu nigdy się nie mówiło źle o pieniądzach ani o ludziach bogatych. Jakoś tak nigdy nie było tego. I um, ja mając lat, może, nie wiem, 12. Poprosiłem moją mamę, żeby mi dawała tygodniówkę, że chciałbym mieć pieniądze, na przykład, jak chcę sobie coś kupić, jakąś drożdżówkę albo oranżadę. Wtedy to, wiesz, to były lata 70. I mama powiedziała, OK. I. To sprawiło, że ja zawsze pieniądze miałem przy sobie i się do nich przyzwyczaiłem, mhm. więc było dla mnie pewnego rodzaju normalnością. Natomiast, ja tak może humorystycznie tylko powiem, bo często się mówi, pieniądze szczęścia nie dają. Pewnie znasz to powiedzenie. Tak, tak, doskonale. To ja do tego dorobiłem drugą część. Pieniądze szczęścia nie dają, ale tylko małe. Bo jeżeli teraz ktoś zarabia pieniądze i one mu wystarczają tylko do końca miesiąca, czyli od razu w momencie zarobienia tych pieniędzy on wie na co one pójdą, bo to one nie dają szczęścia. One nawet mogą dawać utrapienie i szczęście, kiedy jest ich za mało, dokładnie tak. Mhm. Dlatego też uważam, że dopiero takie pieniądze, które nam wystarczają, wiesz, na spełnianie marzeń, na rozwój osobisty, na dbałość o zdrowie, czyli wszystkie te ważne elementy naszego życia. Czyli zwróć uwagę, w tym moim heksagonie, każdy z tych obszarów wzajemnie na siebie wpływa. Czym więcej mam pieniędzy, tym lepiej mogę sobie radzić w pozostałych pięciu obszarach. Mhm. Szukając tego balansu, powinniśmy skupić się na każdym z tych obszarów, czy jednak możemy spełniać, realizować. W części z nich, a część może być niedozaopiekowana? Czym wcześniej zaopiekujemy się każdym z nich, mhm. tym mniejsza będzie potrzebna energia na to, żeby było tam okej. Okay. No bo zwróć uwagę, jeżeli ja na bardzo wczesnym etapie życia zadbam o moje zdrowie, czyli będę dbał o to, żeby się dobrze wyspać, żeby się dobrze odżywiać, żeby. No nie chodzi o to, żeby być wyczynowcem, ale żeby mimo wszystko ruszać się trochę i będę dbał o te wszystkie elementy związane z, z moim zdrowiem. No to nie będzie ono tak mocno cierpiało z wiekiem, tak? czyli nie będę musiał w to wkładać bardzo dużo energii. To jest jakby. Prawo pędu. Jeżeli się rozpędzę, to tylko na początku jest potrzebny wysiłek, energia, a później to już idzie. Podobnie jest, jeżeli ja zacznę na bardzo wczesnym etapie życia dbać o moje finanse, no to ja w pewnym sensie wystabilizuję tę sytuację w moim życiu. Jeżeli ja będę rozumiał, na czym polega budowanie relacji, to ja z wiekiem będę je miał coraz lepsze z ludźmi. Więc w każdym z tych sześciu obszarów, jeżeli odpowiednio wcześniej się zacznę rozwijać intelektualnie. I będę dbał o to, no bo wiesz jak to jest, tak? Ludzie mówią, skończyłem studia, to już teraz nie muszę się uczyć. A tymczasem studia to jest początek dopiero naszego rozwoju, tylko dzisiaj się coraz częściej mówi, rozmawialiśmy przed chwilą o profesorze Ome, coraz częściej się mówi o inteligencji emocjonalnej, która jest rozwijała, która jest, trzeba rozwijać po prostu przez całe życie. Hmm. A co ty byś powiedział, gdybym, gdybyś tutaj usiadł na moim miejscu, tylko był w moim wieku, sobie, gdybyś miał 37 lat? Bo ten wiek w Twoim życiu wtedy dużo się działo u Ciebie. Och, no wyjątkowo dużo się wtedy mhm. działo. Um, być może wcześniej bym zrozumiał zasadę, którą się dzisiaj bardzo mocno kieruję, że, i to tego nauczył mnie Steven Covey, ponieważ przeczytałem prawie wszystkie jego książki. Ja skupiam się na, moj, na strefie mojego wpływu. I to po prostu, żeby. Dobra, to jest takie nieparlamentarne słowo: mieć wywalone na coś, tak? żeby mieć wywalone na coś, czego zmienić nie mogę, a żeby zadbać o rzeczy, które znajdują się w mojej strefie wpływu, czyli właśnie ten mój heksagon, i jak najwcześniej zrozumieć to, że jest mnóstwo rzeczy na tym świecie, na które nie mamy wpływu, i się tym nie przejmować. Zwróć uwagę, ile razy mamy różnego rodzaju takie no burze w otoczeniu, tak? Na przykład odnośnie otwarcia ostatnio olimpiady, albo błahostka. Ostatnio profesor Bralczyk powiedział, że psy to zdychają, a niektórzy uważają, że umierają i tak dalej. Ja mam do tego podejście. Jeżeli ty uważasz, że twój pies zdech, to jest, masz do tego prawo, a jeżeli uważasz, że umarł, to też masz do tego prawo. Ja po prostu, yy, yy, i to jest teraz kwintesencja, o co zapytałeś. Jak najwcześniej przestać osądzać. Czym wcześniej przestaniesz osądzać świat i ludzi, tym dłużej będziesz żył i zdrowo, będziesz miał mniej stresu i będziesz cieszył się życiem, bo po prostu rzeczy, na które nie masz wpływu, po prostu ich nie osądzasz i się nimi nie przejmujesz. Czyli trzeba po prostu zacząć od siebie. Zdecydowanie trzeba zacząć od siebie. Hmm, a o czym? W wieku 37 lat, czy tym umownych latach Twoich 30., nie, nie znałeś jeszcze tego heksagonu, albo może go nie zdefiniowałeś. A o czym wtedy myślałeś? Jakby co mogło zmienić Twoje myśli, żebyś wcześniej doszedł do tej wiedzy, która pomogła tobie uporządkować pewne sprawy w życiu? Wszystko się właściwie zaczęło od tego, że była to końcówka PRL-u. 88 rok. Ja już miałem wtedy rodzinę. I. W Polsce wtedy wieżak było, nie wiesz, nie wiesz. 86 rocznik. 88 rok to był taki czas, kiedy w zasadzie ja straciłem nadzieję i spakowałem walizkę, powiedziałem dobra, ja już nie chcę więcej walczyć o przetrwanie i wyjechałem do Niemiec. Ściągnąłem żonę z, z córką i tam spędziliśmy 10 lat na emigracji i tam Myślałem, że jak tam wyjadę, to wszystko się ułoży. Tymczasem okazało się, że praca, którą tam wykonywałem jako yy, osoba nieurodzona w Niemczech, no to wiadomo, trzeba było się w tym wszystkim odnaleźć, więc nie dawała mi absolutnie satysfakcji. I tam po kolei zacząłem odkrywać ten mój heksagon. Czyli w Pol uciekałeś z Polski, bo nie chciałeś walczyć o przetrwanie, ale okazało się, że tam za granicą też musiałeś rozpocząć. To nie walce. jest tak, że od razu wiesz, mhm. wszystko dostajesz na tacy. Nie? To nie jest tak. I tam okazało się, że praca, którą wykonuję, absolutnie nie daje mi satysfakcji, pieniądze, które zarabiam, są wystarczające wprawdzie do końca miesiąca, ale nic więcej. Że tak naprawdę nie jestem w stanie siebie realizować, że mam marzenia, że chciałbym osiągnąć określony poziom życia i to, co robię, mi nie pozwoli na to. Więc ja zawsze mówię, że ludzie się dzielą na dwie kategorie. Tych, co dopasowują swoje życie do dochodów, mhm. i tych, co dopasowują swoje dochody do życia, jakie chcą prowadzić. Mhm. Ja to zrozumiałem na tym etapie i powiedziałem sobie, dobra, ja, ja, ja nie chcę dopasować mojego życia do tych dochodów, które mam dzisiaj. Zarabiałem tam 2,5 tysiąca marek do trzech, i musiałem wpasować wszystkie moje, całe moje życie do tych pieniędzy. Więc powiedziałem sobie, nie, 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 nie. I zrobiłem rzecz, którą. Dzisiaj uważam, czy to było intuicyjnie, mianowicie wyliczyłem sobie, ile ja chcę zarabiać, żeby móc pozwolić sobie na takie życie, jakie chcę. No i wyszło mi coś około 10 tysięcy marek. No to mówię sobie, no to poszedłem do tego tam mojego przełożonego w pracy i mówię, że chciałbym więcej zarabiać. On mówi, jak będę się tak dobrze pracował jak teraz, to za rok dostaniesz markę na godzinę więcej. No to przelicz sobie, ile to wychodzi na miesiąc, będzie mnie. No i wkrótce jakoś tak później zacząłem szukać innej ścieżki. Mm -hmm. I teraz to, o czym powiedziałeś, to jest de facto bardzo prosty przepis, ale trudny w realizacji. No i jak to się stało, że zacząłeś go realizować i jesteś tu, gdzie jesteś dzisiaj, że to się udało? <laughs> no bo wiel, wiel, przepraszam, jeszcze <laughs> dopowiem. Wiele osób teraz z pewnością nas słucha i myśli, no tak, no facet ma rację. Nie? Trzeba pomyśleć o tym, co chcesz osiągnąć. I każdy z nas wykonuje ten pierwszy. Taki mentalny krok, bo myśli o tym, żeby to zrobić, ale żeby zrobić fizyczny krok, to już potrzeba bardzo dużo siły woli. Zdecydowanie tak. Natomiast ja jestem wielkim zwolennikiem takiego bardzo świadomego podejścia do sytuacji. Spróbuję to teraz najprościej jak to możliwe wytłumaczyć to. Masz załóżmy teraz obszar finanse. Yy. Kiedyś jeden z moich nauczycieli, taki Niemiec Bodo Schaefer, powiedział, że jeżeli nie masz świadomego planu na całe życie, na finanse, jak one mają wyglądać, to masz nieświadomy plan biedy. Czyli przekładając to na inne obszary tego heksagonu, jeżeli nie masz pomysłu na to, co chcesz robić przez całe życie, to masz nieświadomy plan wypalenia zawodowego albo nawet bezrobocia, czy w końcu utraty sensu. Jeżeli nie masz na przykład planu na zdrowie na całe życie, to masz nieświadomy plan choroby czy też przedwczesnej śmierci. I tak w każdym z tych obszarów. W związku z tym, ergo, jestem zwolennikiem takiego świadomego podejścia do każdego z tych sześciu obszarów. Czyli przykładowo, jeżeli weźmiemy obszar zdrowie, to uważam, że trzeba się regularnie badać. Zwracać uwagę na, swój, na swoją wydolność organizmu, na to, czy możesz ciągle jeszcze wbiec na czwarte piętro i nie oddychać ustami, że możesz na przykład się przemieszczać swobodnie i tak dalej, bo w przeciwnym wypadku po prostu gdzieś tam no, dotkną ci jakieś problemy. Jeżeli teraz zaczniesz to świadomie określać i planować, jak ma być, to dajesz sobie szansę, nie ma gwarancji. Dajesz sobie szansę, że to wszystko będzie utrzymywane w pewnej równowadze. A świadomy plany na ten czas wolny dla siebie? To jest, związane, to jest związane z tym, jaką masz pasję, jakie masz być może hobby, jakie masz marzenia. Na to też jest plan. Można zrobić i powiedzieć sobie: No dobra, teraz na przykład jeszcze. Być może mnie na niektóre rzeczy nie stać, ale jeżeli sobie na przykład będę odkładał pieniądze przez jakiś czas, to być może będę mógł sobie zrobić wyprawę dookoła świata, na przykład za pięć lat. tak? To jest też kwestia pewnego świadomego zarządzania y, swoimi celami, planami. Ja jestem wielkim zwolennikiem tego, żeby prowadzić tak zwaną Bucket list. Ja nie wiem, czy kiedykolwiek widziałeś taki film The Bucket list z Morganem Freemanem, Jackiem Nicholsonem. To jest, jestem fanem tego. Bucket list, czyli taka lista rzeczy do odhaczenia przed śmiercią. Tak, dokładnie tak jest. Ja też to nazywam często albumem marzeń, żeby mimo wszystko skupiać się na tym, czego jeszcze od życia chcę. Tylko wiesz, jakie jaki ludzie popełniają błędy, jakie popełniają błędy najczęściej? Patrzą na marzenia tylko przez wzgląd materialny. Mieć. A tymczasem, jeżeli chodzi o te bucket list, to najważniejsze jest to, kim ja się jeszcze chcę stać. Jakie chce wypracować być może nawyki, cechy charakteru? Jakie chce zdobyć kompetencje? Być może chce się nauczyć kolejnego języka. Drugie, czego chce w życiu doświadczyć co chce zobaczyć, przeżyć, poznać kogo chce poznać może chce coś wyjątkowego yy, doświadczyć. A ta trzecia część, materialna ona powiem Ci coś tak naprawdę po przyjacielsku jako ten starszy od Ciebie. Z wiekiem materialne y, sprawy odchodzą na drugi plan. Przynajmniej w moim wypadku. I uwierz mi, po mojej wyprawie do Santiago, gdzie spędziłem w drodze trzy miesiące na piechotę, jak wróciłem stamtąd, to Porsche, Panamera przestało mnie kręcić. A co najczęściej mówią, albo inaczej, czego najczęściej żałują twoi rówieśnicy? Nie prowadzę tego rodzaju y, rozmów zbyt chętnie, y, ale są na ten temat różnego rodzaju publikacje, opinie, i najczęściej ludzie żałują tego, czego nie zrobili, czego nie podjęli, czego nie, mm, nie spełnili, że bardzo często byli zbyt pasywni w życiu. Dlatego też ja sobie powiedziałem, że ja nie chcę tego rodzaju rzeczy żałować i podejmuję różnego rodzaju y, wyzwania, rzeczy, które są Często przez moich rówieśników określane jako szalone, ale dla mnie wszystko, co jest dla innych nadzwyczajne, stało się normalne w pewnym sensie. Tylko czasem nie realizujemy pewnych marzeń albo rzeczy, które mogą stać się naszym marzeniem, bo nie chcemy odnieść porażki. To jest zrozumiałe, bo porażka potrafi wprowadzić nas w dyskomfort psychiczny. To zależy, jak, jak podchodzimy do błędów i do porażek. Bo można rzeczywiście, yy, patrząc przez pryzmat tego, co powiedzą inni, można się tego bać. Ale z drugiej strony, jeżeli traktujesz na przykład popełnione błędy albo wręcz porażki jako lekcje i swoich nauczycieli, no to to jest generalnie nieodłączny element naszego życia. No bo popatrz, cokolwiek robisz, istnieje zawsze pewne ryzyko, że coś nie wyjdzie. Mhm. Gwarancją tego, że, że to nie nastąpi, jest to, że nic nie będziemy robić. Zadam ci pytanie: co trzeba robić, żeby być biednym w życiu? Nic. Właśnie odpowiedziałeś na jedno z najważniejszych pytań. Ja sobie to pytanie kiedyś zadałem. Aha, żeby być biednym, nie muszę nic robić. No to, żeby zmienić tę sytuację, to muszę podejmować jakiś wysiłek, czyli coś robić. Jeżeli robię, to narażam się na ryzyko, że popełnię błąd, zgadza się? Mhm. No więc. Nie mogę bać się tego, że popełnię błąd, tylko muszę to przedefiniować. Czym jest porażka w moim życiu? I poniosłem ich kilka. Porażka jest moim nauczycielem. Więc, jeżeli ja teraz popełnię jakiś błąd, wyciągnę z tego wnioski, to zadaję sobie pytanie, czego mnie to nauczyło? Czego nie będę nigdy więcej w życiu robił, żeby nie powtórzyć tej sytuacji? I uwaga, tak jak poniosłem porażkę w Niemczech i zostałem z ogromnym długiem, tak później ponownie postawiłem taką samą firmę na nogi i tym razem z sukcesem, bo nie popełniłem tych błędów, które zrobiłem wcześniej w Niemczech. Mhm. W jednej z książek napisałeś, że każdy z nas się potyka, ale najważniejsze jest, żeby każdy po tym potknięciu wstał i poszedł dalej. No tak, to tak, jest, to to jest to taki to trochę, chodzi. to jest taki banał, bo to na pewno nie jest moje, ja to gdzieś też przeczytałem, mhm. że najważniejsze jest, żeby się po upadku podnieść. Tak? Mhm. Ale to jest takie banalne, ale to jest niesamowicie prawdziwe. Tak trzeba po prostu. Dobra, stało się... No, wiesz co, mamy, mamy jedno życie tylko. Jeżeli my będziemy je uzależniać od opinii innych ludzi, to to się nie skończy dobrze. A jaki był najbardziej bolesny upadek w Twoim życiu? No to było właśnie wtedy w Niemczech, kiedy mm, byłem szalenie ambitnym człowiekiem, byłem dokładnie w Twoim wieku. Wydałem, w rok mając lat 35, wydałem w Niemczech gazetę po polsku. Chciałem, ponieważ wtedy to była fala emigracji z Polski do Niemiec. Lata, koniec lat 80. początek 90. W Niemczech mieszkało około miliona świeżo przybyłych Polaków w ciągu ostatnich kilku lat. Sporo potencjalnych czytelników. Ogromny potencjał. Więc ja to rozpoznałem, mówię sobie, wydam dla nich gazetę, a przy okazji moja firma zajmująca się podśrednictwem finansowym będzie miała, będzie miała następnych klientów. No ale niestety. <laughs> Prawo zadziałało, to znaczy, jeżeli się może coś wydarzyć złego, to się wydarzy. I się wydarzyło. Popełniłem jeden fundamentalny błąd, jeżeli chodzi o dobór produktów finansowych w mojej firmie. Posypała mi się sytuacja, jeżeli chodzi o współpracowników. Przestałem być, mieć możliwość finansowania gazety, którą przewidywałem, że będę musiał w nią wkładać pieniądze przynajmniej rok, może nawet dłużej. I ta gazeta się ukazała pod nazwą Samożycie dla Polaków ale nie byłem w stanie jej pociągnąć dalej, zabrakło mi pieniędzy, zadłużyłem się bardzo mocno, musiałem oddać w zasadzie znajomemu wydawnictwo za grosze i splajtowałem sobie wtedy. Co czujesz się w takim momencie? Jesteś na obczyźnie, rozwijasz biznes, inwestujesz dużo pieniędzy, swoich środków też emocjonalnych, swojej, swojej siły psychicznej i nagle to wszystko nie wychodzi. No to był bardzo trudny okres w moim życiu. Musiałem się wyprowadzić z domu, który uwielbiałem, pozbyłem się firmy, współpracowników. Właściwie wszystko, co miałem, poszło. Wtedy się nauczyłem, wyciągnąłem jedną lekcję z tego wszystkiego, ponieważ ja prowadziłem firmę jako jednoosobową działalność gospodarczą, więc powiedziałem sobie nigdy więcej już, jeżeli już, to będę zakładał spółki. ZO, czyli, że będę miał możliwość upadłości bez zagrożenia prywatnego majątku. I to już później praktykowałem zawsze. Ale już nie spajtowałem nigdy później. Natomiast jest takie powiedzenie Indian Dakota jak koń zdechł to trzeba z niego zsiąść. I ja tego nie zauważyłem na pewnym etapie i próbowałem za wszelką cenę go jeszcze postawić na nogi pobudzić do życia i to spowodowało gigantyczne zadłużenie po prostu. I tak jak sam powiedziałeś to to był bardzo bardzo trudny okres w moim życiu ale Skupiłem się na tym, żeby znaleźć rozwiązanie. Podobno jest tak, że to jest jak, tak jak z takim wpadnięciem do lodowatej wody. Jeżeli wpadniesz do lodowatej wody i w niej zostaniesz, to się po prostu pójdziesz na dno. Pójdziesz na dno, to się nazywa chyba hipotermia, czyli umrzesz. Ale jeżeli. Wpadniesz do tej lodowatej wody i wyjdziesz natychmiast i zaczniesz prawda się ruszać i zaczniesz coś robić, to, to w zasadzie nie zagrozi ci to nawet drobnym katarem. Ja tak zrobiłem. No po prostu zacząłem szukać rozwiązań i, no i z czasem wyszedłem z tego. W tym momencie, w takim dość ciemnym epizodzie twojego życia, wyobrażałeś sobie siebie teraz, w tym wieku, w tak, takim statusie majątkowym? Takim komforcie psychicznym, dopuszczałeś do tego, że skoro odniosłem tak dużą porażkę, to jednak da się to odkręcić? No, tak. Ja sobie wtedy pomyślałem, że. Bo ja wiedziałem, do jakiego doszedłem poziomu obrotów, jeżeli chodzi o firmę, poziomu dochodów i tak dalej. Więc pomyślałem sobie, skoro ja to wtedy zrobiłem, no to teraz trzeba po prostu to zrobić lepiej. I to był taki mocno przejściowy okres. Ja jeszcze wtedy po upadku dwa lata zostałem w Niemczech i pozałatwiałem takie najważniejsze rzeczy. Część tego długu zostało i potem zdecydowałem się, że wrócę do Polski, ponieważ postanowiłem zacząć dzielić się tym. I to był, nie wiem czy to była intuicja, ale postanowiłem uczyć ludzi tego, czego się nauczyłem w ciągu tych 10 lat w Niemczech. Przekazać swoje doświadczenia. Przekazać doświadczenia na temat umiejętności sprzedażowych, na temat prowadzenia biznesu, zarządzania i tak dalej, i tak dalej. Bo ktoś mi, jeden z moich przyjaciół, powiedział mi, Fryderyk, ciebie się dobrze słucha. Jak ty mówisz do ludzi, potrafisz ludzi inspirować. Więc wróciłem do Polski. I założyłem firmę szkoleniową i z ogromnym sukcesem w latach 1999-2002 z ogromnym sukcesem poruszałem się po rynku szkoleniowym, ale zaczęło mnie to bardzo mocno spalać, ponieważ to ja byłem głównie tą częścią zarabiającą. A byłem przyzwyczajony do tego jednak, że robiłem biznes, że tworzyłem systemy i I w 2002 roku wróciłem do branży finansowej i, i zacząłem tworzyć ponownie biznes, który prowadziłem wcześniej w Niemczech. Mhm. Ciekawe jest to, że w tym momencie swojego kryzysu, um, kiedy mogłeś stwierdzić, że nie nadajesz się do tego, poniosłeś porażkę, jesteś przyczyną tej porażki, to jednak znalazłeś sobie ten potencjał i te rzeczy, w które warto było zainwestować, żeby później odnieść sukces. Chyba A... ja powiedziałem o tym przed chwilą, mhm. że y, ważną rzeczą jest świadomość tego. I na pewnym etapie, kiedy prowadziłem firmę szkoleniową w Polsce, ja zdałem sobie sprawę, bo świadomość to jest zdawanie sobie sprawy. Zdałem sobie sprawę z tego, że tak naprawdę ja mogę ponownie teraz postawić taki biznes na nogi, mhm. ale już nie popełnić tych błędów, które popełniłem w Niemczech. Ja to podkreślam, dlatego że wiele osób, które ponosi porażkę, koncentruje się na tym że ta porażka się wydarzyła, że oto jestem, nie powiodło mi się i coś jest nie tak. I nie potrafi dojrzeć tej drugiej strony monety, że jednak odniosłem jakiś tam sukces w życiu, większy czy mniejszy, ale jest wam pokład potencjału, który mogę rozwinąć. Chociażby miałem odwagę, żeby w ogóle to zrobić, wiesz, to było, ludzie się chwytali za głowę, jak mówiłem, ja tutaj teraz idę na swoje, rezygnuję z etatu, tam znajomy jeden mi powiedział, przecież masz fajną pracę, a ja mówiłem do niego, ja tej pracy nienawidzę, ale nie szkodzi, ale to masz przynajmniej pewne, będziesz miał emeryturę niemiecką i wszystko i tak dalej, a ja z tego zrezygnowałem i poszedłem na, na swoje i dzisiaj uważam, że to było najlepsze, co mogłem zrobić. Mhm. Życie zawodowe jest bardzo ważnym elementem naszego życia. Moim zdaniem, nie najważniejszym, bo obok niego jest też życie prywatne, życie na co dzień, rodzinne, życie samemu ze sobą. I zapytałem Ciebie o porażkę w życiu, powiedziałaś o życiu zawodowym, z pewnością jest dla Ciebie niezwykle ważne. Ale gdybym zapytał o porażkę na tej innej płaszczyźnie życia, taki gorszy etap Twojego, twojego funkcjonowania w relacjach, w, w czyimś życiu, w swoim życiu. Wiesz co, ja, ja może też znowu o tym opowiem teraz. Generalnie m, większość ludzi zostaje ze swoim otoczeniem takim z czasów szkoły średniej lub studiów do końca swoich dni. Ja zauważyłem, że i to, to nawet nie, nie traktujmy tego w kategorii teraz sukcesów czy porażki, tylko jako pewnego rodzaju. Ciekawe zjawisko. Mianowicie zauważyłem, że jeżeli ja chcę się rozwijać, to znaczy chcę osiągać kolejne poziomy świadomości, zamożności, rozumienia świata, to ja z czasem niestety muszę się pożegnać na pewnym etapie z ludźmi, z którymi jestem. Ja kilkakrotnie w ciągu mojego życia Zmieniałem otoczenie. Oczywiście nie mam tu na myśli mojej najbliższej rodziny, bo z tymi mam ciągle dobrą relację, cały czas z moimi dziećmi. Ale jeżeli chodzi o to takie, ten, ten drugi obszar naszych znajomości, to on, on ciągle ewoluował i dzisiaj mam wokół siebie naprawdę cudownych ludzi, zarówno w firmie, czy też w otoczeniu, wśród przyjaciół i tak dalej. Ale to jest, są zupełnie inni ludzie niż jeszcze 10 lat temu. Czyli musisz też aktywnie kreować swoje otoczenie. Zdecydowanie tak. Wiesz co, nie wiem, pewnie słyszałeś. To jest taki banał często powtarzany, że poziom twojej zamożności będzie wypadkową czy też średnią pięciu twoich najbliższych znajomych. Jak dużo ludzi słyszało to? Jak wiele osób widziałeś, słyszało to? Ten... Sporo. Sporo, prawda? Mhm. I, I co robią z tym? Zapamiętują, mówią komuś w pracy, a potem zapominają. Dokładnie tak jest, tak? Mhm. A ja sobie z tego zdałem sprawę i, i, i na pewnym etapie zauważyłem, że jeżeli ja idę dalej... To pewna część ludzi mówi mi nie rób tego, to nie się na pewno nie uda, albo wręcz mnie powstrzymywali przed tym, albo były takie sytuacje, że miałem wspólnika, który w pewnym momencie zaczął blokować pewne moje decyzje i tak dalej. I tutaj jedynym rozwiązaniem było to opuścić. W wiesz jak myślą stoicy, prawda? Mhm. Są trzy wyjścia zawsze: love it, live it or change it. Nie mogę tego zmienić, nie chcę tego polubić, to muszę to opuścić. I to dotarło do mnie. Po prostu. Ja to zrozumiałem na pewnym etapie życia i zdałem sobie sprawę z tego, że jeżeli ja pozostanę w tym układzie i na, to, to pozostanę na tym poziomie. Nie, nie pójdę dalej. Więc jeżeli ja chcesz, chcę iść dalej to muszę zmienić w pewnym sensie moje otoczenie. To, jest, to wydaje się być dość chłodne podejście mimo wszystko. Ja bo... wiem, że w tej chwili mo mogą o mnie powiedzieć, że jestem zimnym e, draniem. No bo te osoby, które musia musiałaś porzucić, żeby pójść dalej, mogą tak powiedzieć. No bo relacja, w którą być może one zainwestowały czas i w sumie ty też, nagle stała się mniej ważna niż, teraz celowo prowokacyjnie powiem, twój prywatny interes. Tak to wygląda z zewnątrz. Mhm. Tylko, że według ciebie powinniśmy patrzeć do wewnątrz siebie i dopiero potem zerkać na otoczenie. No to jest to pytanie, czy ja w tym momencie mam się poświęcić i zostać na tym etapie? Czy też mimo wszystko zadać sobie pytanie, czego ja tak naprawdę chcę od świata i od ludzi dla siebie? Bo ja może teraz nawiążę do tego filmu, o którym rozmawialiśmy. Tam jest to pytanie na szczycie Piramidy Hobsa, gdzie. Hmm, Morgan Freeman zadaje pytanie, opowiada Jackowi Nicholsonowi na temat tego, że jak będziemy z tego świata odchodzić, to zadane nam zostaną dwa pytania. Pamiętasz je? Pierwsze, czy odnalazłeś radość życia? Drugie, czy Twoje życie dawało szczęście innym ludziom? No więc, jeżeli ja teraz yy, mam odnaleźć tę radość życia i ja zatrzymam się na pewnym etapie, bo będę chciał poświęcić się w imię starej przyjaźni, no to może się okazać, że nigdy tej radości nie odnajdę. Ja mimo wszystko, pomimo tego, że szukam radości dla siebie, staram się również odpowiedzieć twierdząco na to drugie pytanie. To znaczy robię wszystko, być może o tym wiesz, że robię wszystko, żeby przekonywać ludzi do tego, żeby te szczęście w życiu odnajdywać. Robię to na moich social mediach, przekonuję do, do tego od 6 lat codziennie o 5.55, żeby podporządkować mimo wszystko, i to mówili starożytni zresztą, że człowiek przychodzi na świat po to, żeby być szczęśliwy. I to jest dla mnie pewnego wiem, rodzaju wyznacznikiem. Czy, nie wiem, czy starożytni zdawali sobie sprawę yy, w dobie chociażby dzisiejszych badań, jak bardzo ważne dla naszego komfortu psychicznego, nie, zadowolenia z życia i poczucia szczęścia jest, są relacje, które mamy dookoła siebie. Bo, czy zgodziłbyś się ze stwierdzeniem, że ważniejsza jest miłość do siebie niż miłość do ludzi? Gdybyśmy musieli, nie możemy postawić znaku równości, musimy gdzieś jednak coś kosztem czegoś postawić. Jeżeli ja mam komuś dawać coś, to muszę to najpierw mieć. Mhm. Jest bardzo wiele osób, które stawiają innych ponad swoje szczęście i znajdują frustrację w życiu. No bo to jest tak zwany trójkąt dramatyczny, o którym pewnie słyszałeś, że to ja tutaj robię dla ciebie tyle, a ty tego nie zauważasz i nie oddajesz mi tego w żaden sposób. Ja mam takie powiedzenie, daj komuś coś raz za darmo, a uzna, że się mu należy, zabierz mu to, a nienawidzicie do końca życia. Uważam, że i wrócę teraz do tego, co powiedziałem przed, przed chwilą, jeżeli ja komuś chcę coś dać, to muszę to mieć. Ja się chętnie tym dzielę, naprawdę. Jeżeli ja się mam dzielić teraz moim doświadczeniem, to musiałem je najpierw zdobyć. Jeżeli mam się dzielić radością, to muszę sam się cieszyć życiem, no bo jak mam kogoś zarazić radością, jeżeli sam jestem smutasem? Mhm. Więc jakby siłą rzeczy odpowiedź na to pytanie jest jednoznaczna. Najpierw muszę zadbać o siebie. Jak lecisz w samolocie i wypadają maski tlenowe, to nie zakładasz tej maski najpierw dziecku, tylko zakładasz ją sobie, a potem dopiero dziecku. I tu jest per analogia: muszę najpierw zadbać o siebie, o swój balans, o swoje poczucie szczęścia, o swoje zdrowie, a potem chętnie się tym będę dzielił z każdym innym, pod warunkiem, że to mam. Tak, ta metafora z maską tlenową jest doskonała, bo w, w całym tym zabiegu chodzi o uratowanie rzeczywistości. Dziecka. Tylko, no tak, żeby ratować, czy życie musimy zadobyć swoje, i w tym zdaniu, czy w tej frazie, i myśli dotyczące, dotyczące miłości do samych siebie, należy postawić de facto przecinek na końcu, a nie kropkę. A wiele osób stawia kropkę i zapomina o otoczeniu. Zdecydowanie tak. I to, jakby teraz odpowiadając na to Twoje pytanie: oczywiście bardziej niż kiedykolwiek. Jestem przekonany o tym, że relacje mają ogromne przełożenie na nasze samopoczucie, poczucie szczęścia, mało tego, na nasze zdrowie i na długość naszego życia. Zdecydowanie. O tym pokazują zresztą tak zwane na całym świecie. Tak o tym mówią ludzie. Więc ja jestem wielkim fanem tego, żeby mieć dobre relacje z ludźmi: z ludźmi otaczać się nimi, mieć, zawiązywać przyjaźnie, ale to też w pewnym sensie ewoluuje. I to nie jest tak, że my już za zawiążemy gdzieś tam przyjaźnie raz w życiu i już zawsze tak będzie, no bo teraz, wiesz jak to jest, znowu wracam do heksagonu. Obszar rozwój. Ja się rozwijam, a ta druga osoba mówi: Ja jestem twoim przyjacielem, ale ja się nie chcę rozwijać. No to teraz mamy problem. Ale z drugiej strony są takie przyjaźnie i takie relacje, taka jakość tej relacji, że ona może iść z nami przez całe życie, może razem z nami się rozwijać. Zgadzam się z tym i tutaj nie widzę żadnego problemu, jeżeli ta przyjaźń nie jest toksyczna i nie powoduje, że ktoś ci robi wyrzuty, że ty czegoś w stosunku do tej osoby nie robisz. Jeżeli to jest przyjaźń taka, że po siedmiu latach się widzimy ponownie i dalej ta przyjaźń jest i ona jest taka jak zawsze, to to, to jest piękna mhm. sprawa. Mhm. To taka prawdziwa przyjaźń. To jest prawdziwa przyjaźń. Taka nieoceniająca i nieo niewymagająca. W kontekście emocjonalnym i relacyjnym powiedziałeś kiedyś, czy, czy właściwie głosisz, taki pomysł dość ciekawy, przewrotny co prawda i kontrowersyjny. Trzymam cię w niepewności, bo jeszcze nie kończę zdania, że związki małżeńskie powinniśmy zawierać na czas określony na przykład 10 lat. Opowiedz o tym. I podtrzymuję tę opinię, mhm. To nie znaczy, że ja uważam, że miłość do końca życia nie istnieje, czy że nie może tak być, tylko zauważam jedną rzecz, że my bardzo często, kiedy składa się tę przysięgę do końca życia, po prostu w pewnym momencie zapominamy o pewnych rzeczach. Dlatego też myślę sobie, że gdyby zawierać związek małżeński, na przykład na 10 czy na 15 lat na początku, to Obydwoje tych małżonków jednak by w pewnym sensie kontrolowało ten swój, swoje podejście do tego związku, bo wiedziałbym, że na przykład już za kilka lat ta druga osoba może powiedzieć: pff, mhm. skończył się okres naszego związku, cześć. Ale byśmy z małżeństwa zrobili wtedy korporację? Czy ja wiem? Trochę tak. Musielibyśmy, wiesz, jakieś kpi e spełniać, roczne raporty. <noise> no, no gdyby to tak daleko poszło, to pewnie tak. Natomiast wiesz, jaki jest mój apel teraz? Tak, znaczy to, w, oczywiście wiem, że to jest pewien koncept, zabawa myślowa. Skąd inąd bardzo ciekawa, intrygująca, bo rzeczywiście jest chyba też tak, że czasem traktujemy coś, co mamy, że jest nam dane na zawsze. Dokładnie Nie pracujemy właśnie nad tak. Tym. Dokładnie właśnie tak, a ja chciałbym, żeby w takim dobrym związku obie osoby wzajemnie o siebie dbały, a nie uważały, że mi się coś po prostu należy, że tak już jest, tak już będzie zawsze i przestajemy nagle dostrzegać tego drugiego człowieka, partnera. Dla mnie byłoby to po prostu ważne, żeby nie zasypiać, tylko być po prostu cały czas świadomym tego, że jesteśmy na jakimś etapie. Życia, rozwoju i, w, i, i tutaj zadbać o te relacje mhm. bardzo mocno. Jaką najgorszą radę w życiu usłyszałeś lub dostałeś? Takiego pytania jeszcze nikt mi nie zadał. Mhm. Hmm. Z perspektywy Twojego doświadczenia, Twojego wieku, czego w życiu nie warto robić, Jakby, jakich potrzebów nie warto słuchać. Trudno mi w tej chwili jednoznacznie na to pytanie odpowiedzieć, bo ja jestem takim optymistą, dosyć silnym. I ja raczej widzę te dobre rady, na przykład, żeby zapominać pewne rzeczy, te przykre, żeby ich nie pielęgnować w sobie. Yy, taka zła rada była nie wiem, od kogo ona wyszła możesz wybaczać, ale nigdy nie wolno zapominać. No to dobra, no to. Jak wybaczam, to w pewnym sensie powinienem raczej zapomnieć pewne rzeczy, bo inaczej będę się tym przejmował, dręczył i. Ale wiesz, co pomyślę nad tym Kuba, jaką taką radę dostałem, która była kompletnie do niczego. Na pewno takie coś było, ale, ale w tej chwili nie, nie przychodzi mi nic konkretnego do głowy. Bo rada dobra od złej niewiele się różni. Ona bardzo często jest podawana jako dobra rada w zamierze jakiejś osoby, ale okazuje się dla nas zła. A my, na przykład ceniąc tę osobę, idziemy w tę stronę, czy słuchamy czy, czyjejś rady, a potem okazuje się, że nie było. Wiesz co, a... ja, ja, ja jestem zdania, że trzeba zawsze zwracać uwagę na to, kto ci tej rady udziela. To jest bardzo, bardzo ważne, bo niestety jest tak, że jak ktoś przychodzi i udziela ci rad, to musisz zrozumieć jedną rzecz, że to jest jego sposób myślenia. Na bazie jego doświadczeń wcześniejszych, na bazie jego życia i niestety większość ludzi udzielając ci rad, w zamyśle chce, żebyś był taki, jak oni są. Bo jeżeli ty robisz coś, co wychodzi poza jego system rozumowania, to ten człowiek się nie do końca może z tym dobrze czuć i w tym owym mówię ci, ja się o ciebie boję. Ale robi to świadomie czy nieświadomie? Bardzo często nie. De facto ściąga cię do swojego Bar poziomu? Bardzo często robi to nieświadomie, bo uwaga, ten człowiek bardzo często chce, żebyś pozostał podobny do niego. Bo wtedy on się czuje dobrze. Jeżeli ty nagle zaczynasz wychodzić. Ja to przeżyłem na bardzo wczesnym etapie życia, że mi mówiono, nie rób tego, nie otwieraj, gdzie ty tam chcesz teraz iść, biznes otwierać i tak dalej, no gdybym to wte gdyby mi wtedy posłuchał, to nie siedziałbym dzisiaj z tobą. Byłbym w zupełnie innym miejscu. Być może byłbym dzisiaj na wczesnej emeryturze w Niemczech. Nie wiem, może bym nie żył, nie wiem, ale. Nie, nie prowadziłbym zapewne takiego życia, jak dzisiaj prowadzę. Więc nauczyłem się tego, że te dobre rady udzielane przez nasze otoczenie, trzeba mimo wszystko puszczać przez pewnego rodzaju filtry. Bo, I zrozumieć to, bo ktoś ci często mówimy, ktoś przychodzi do ciebie i mówi: Nie rozumiem twojego zachowania. Nie rozumiem, jak możesz tak zrobić. A ja mówię: Masz do tego prawo, możesz mnie nie rozumieć, bo to jest. Moje życie, a nie Twoje, więc Ty nie musisz mnie rozumieć. To ja muszę rozumieć, czego ja chcę od życia. Więc to jest takie coś, co ja bardzo często zwracam na to uwagę. Kto do mnie coś mówi, co ja mam robić, a czego mam nie robić. I ja wiele razy słyszałem tego rodzaju rzeczy, tylko teraz właśnie nie mogłem sobie przypomnieć przez, tak, o takiej jakby wyrazistej radzie, której, której, e, której powinienem był przestrzegać. Ty jesteś tym, kim jesteś dzisiaj, dzięki temu, w jakim społeczeństwie i środowisku wzrastałeś, czy pomimo tego? Bo mówisz często, że tu ci źle radzono, że musiałeś porzucić pewne relacje, te, te początkowe z pierwszego okresu twojego życia. No tak, to raczej można by powiedzieć, pomimo tego, jestem tutaj, gdzie jestem, bo miałem odwagę robić pewne rzeczy. W których no, gdzieś tam inni nie mieli odwagi robić, albo w ogóle im to nie przychodziło do głowy, a ja po prostu w imię tego, co chciałem osiągnąć, po prostu podejmowałem pewne rzeczy, podejmowałem pewne ryzyko. No, raz się skończyło to dla mnie fatalnie, ogromnym długiem, no ale musiałem wypić piwo, którego naważyłem. Wiesz, to jest, o tym Ty też wspomniałeś, że ludzie bardzo często po prostu na pewnym etapie swojego życia do czegoś dochodzą i boją się to utracić. W związku z czym już mówią, to już teraz nie będę ponosił żadnego ryzyka. I zwróć uwagę, że często mamy do czynienia z ludźmi, którzy mają lat przykładowo 40, 50 i mówią: O tej pracy to ja już nie lubię, ona mnie wypala, ona mnie niszczy, ja już jej nienawidzę, ale zostało mi do emerytury 5-10 lat i ja już nie będę tego zmieniał. Ale zwróć uwagę, że w tym momencie patrzą przez pryzmat emerytury, czyli tego wieku takiego 60 czy 65 lat, a życie trwa dalej wtedy. Ludzie często dożywają lat 80, 90, i co ja mam w tym momencie w imię tego teraz tych 10 lat, żeby nie zrezygnować z tej pracy, której nie lubię, mam poświęcić całą resztę mojego życia. Mam dzisiaj 50, mogę dożyć 80 czy mam przed sobą 30 lat i mam nie podejmować żadnych decyzji? No masz 63 lata dzisiaj, za dwa lata teoretycznie twoja emerytura, a się na ciebie patrzy, i ciebie słucha, to mam wrażenie, że masz dużo mniej, o co najmniej o połowę mniej lat. Właściwie moglibyśmy być równolatkami. Jak pielęgnować w sobie taką życiową iskrę na takim etapie życia, w którym Ty jesteś? Wiesz, co to jest. To jest banalne teraz, co powiem strasznie, ale moim zdaniem właśnie takim, tak to bucket list wspomniane, to takie nadanie takiej celowości życiu, poszukiwanie ciągle tego, co mogę jeszcze zrobić w życiu, Co, czego mogę doświadczyć. Takie świadome podejście do, do, do życia ma ogromne znaczenie. Dla wielu osób w Twoim wieku celem jest właśnie ta emerytura, ten moment, kiedy no, będę mógł teraz odpocząć. Co, odpoczywanie nie jest do końca dobrym pomysłem, i to moja mama mi kiedyś powiedziała pięknie, która ma dzisiaj 83 lata, bardzo aktywnie żyje. I ona mi powiedziała, mówi, wytłumacz mi, jak to jest? Ludzie przychodzą z pracy, siadają przed telewizorem i odpoczywają. Przecież od odpoczywania jest noc. Przecież to wystarczy. Trzeba coś robić w życiu cały czas. I ja jestem dokładnie też y, tego zdania, że trzeba coś. Robić, być aktywnym w życiu. I o tym mówią Japończycy na wyspie Ikigai. Trzeba być aktywnym, zaangażowanym. I ja twierdzę, że emerytura to bzdura. Trzeba po prostu pracować tak długo, jak mogę, dopóki mam siły. Zresztą, pewnie też to słyszałeś kiedyś, powiedziałem, że gdybym był politykiem, to zlikwidowałbym normalną emeryturę. Ja wiem, teraz się posypią na moją głowę gromy. Mhm. Ale nie, mogę Ci coś do tego opowiedzieć? Proszę. Wyobraź sobie. Bo teraz postaram się to wytłumaczyć. Wyobraź sobie teraz człowieka, który, bo mówią najczęściej, no jak, to przez cały człowiek fizycznie ciężko pracował i on by nie miał móc, nie może pójść teraz na emeryturę w wieku 65 lat. A gdyby nie było emerytury i ciągle są takie kraje, na przykład Tajlandia, gdzie nie ma emerytury, to teraz ten człowiek, który by fizycznie pracował, powiedział, o, ja nie mogę teraz pracować fizycznie długo, więc ja muszę pomyśleć teraz coś, żeby na wczesnym etapie być może, być może zmienić branżę, robić coś innego, byłby bardziej świadomy tego. Prawda? W tym momencie by poszukiwał sposobów na to, żeby jednak być może nie pracować przez całe życie tak ciężko. Może odkładałby pieniądze w inny sposób, budowałby swoją stabilność finansową i tak dalej, żeby nie musieć pracować. Uważam, że no oczywiście, jestem też zdania, że powinien być system taki rentowy, który by zabezpieczał ludzi, którzy nie mogą pracować jak najbardziej. Ale tutaj trzeba dodać bardzo ważny faktor cechy cech charakteru społeczeństwa czy społecznych, bo kiedy porównujesz na przykład Tajlandię i Azję, to to jest inny krąg kulturowy jednak. Gdybyśmy próbowali coś takiego zaszczepić teraz w Polsce, to jakby ten eksperyment mógł się zakończyć? Jakby wyglądał w pierwszych latach? Jak Oczywiście wiem, że to jest utopia w tej mhm. chwili, prawda? Natomiast ja zawsze przywołuję tutaj fakty. System emerytalny, w którym obecnie jesteśmy, wprowadził niejaki Otto Bismarck na, na koniec XIX wieku. Mało kto o tym wie, mhm. że on obejmował tylko i wyłącznie ludzi pracujących fizycznie i od 70. roku życia. Średnia wieku wtedy wynosiła 53 lata. Więc tylko nieliczni dożywali tego 70. roku życia. Yy, pauza. Ale wtedy model rodziny i życia też był kompletnie inny. Żyło się w większych skupiskach, zazwyczaj to ci rodzice wychowywali wnuki, a rodzice pracowali na utrzymanie całego domu. No i tak jest też teraz w Azji, prawda? Mhm. No ale teraz przez pewnego rodzaju wygodę i tak dalej wypracowaliśmy ten nowy system, w którym dzisiaj jesteśmy i czym się to skończyło, najczęściej samotnością, najczęściej tym, że gdzieś tam y, ludzie się wypalają zawodowo, że od, tracą sens życia i tak dalej, a ja jestem Zwolennikiem tego, żeby mimo wszystko ten sens życia odnaleźć i tak jak na wyspie Okinawa, po prostu cieszyć się tym do końca swoich dni. Mm -hmm. Emerytura jest też wynaleziona po to, żeby mm, doświadczyć w życiu po tym życiowym znoju takiej, mówi się, jesieni życia. W Twoim przypadku wiosny życia, jak patrzę na Ciebie. <sum> tak? Ale jak ona powinna wyglądać? Co myślisz, kiedy y, słyszysz słowo starość, emerytura? E Dobra, teraz zejdźmy troszeczkę mm. na ziemię, dobra? Okej, okay. yy, uważam, że jeżeli ktoś yy, przechodzi na emeryturę, otrzymuje godne pieniądze i w tym momencie dalej aktywnie żyje. I ja do tego będę namawiał przez cały czas. Żeby nie zasiadać w domu przed telewizorem, żeby nie yy, zamykać się teraz w, okręgu, w kręgu tylko swojego ogródka działkowego, tylko żeby po prostu coś. Robić, żeby się zaangażować być może w jakieś stowarzyszenie, fundacje, po prostu otaczać się ludźmi i tak dalej, to dajemy sobie szansę na długie, w miarę zdrowe życie. Bo uwaga, bardzo często pojawiają się problemy, również zdrowotne, kiedy przechodzimy na emeryturę i tracimy taką, taką, taki cel życia. Nagle zaczynamy coraz więcej czasu spędzać u lekarza, pojawiają się różnego rodzaju choroby. Nie wiadomo skąd. Jak mamy ten, ten tak zwany sens i jesteśmy zaangażowani, oczywiście też to powiedziałem już dzisiaj, trzeba zadbać o obszar zdrowie, regularnie się badać, zdrowo się odżywiać, ruszać się, zadbać o swoje mięśnie, żeby ta słynna sakropenia nie wkroczyła w nasze życie, więc to, to po prostu wszystko. Jest znowu elementem tej naszej świadomości i dbałości o hexagon, czyli równowagę w tych sześciu obszarach. Mhm. Rzeczywiście, w, z pewnością te problemy zdrowotne mogą spowodować, że to narzędzie, jakim jest nasze ciało, które na co dzień nam służy, staje się wadliwe i nie możemy wykonywać pewnych rzeczy, które moglibyśmy albo chcielibyśmy. Ale jak zadbać o to narzędzie, właściwie bardziej jedno i drugie, tutaj, czyli taki komfort psychiczny. Żeby być takim niepoprawnym optymistą jak Ty. No to ja znowu zapraszam do tego, żeby poznać stoicyzm, żeby nie przejmować się rzeczami, na które nie mamy wpływu. Zwróć uwagę, jak ludzie przeżywają to, co się dzieje na świecie. A ja mówię, no nie mam na to wpływu, więc nie mogę się tym przejmować. Jeżeli chcę to wprowadzić do swojej strefy wpływu, na przykład martwi mnie coś, że się zdzieje, no to mogę na to założyć fundację, mogę dla tego celu założyć fundację, czy też wpłacać na jaką fundację, mogę to zrobić. Natomiast, wiesz, my stresogenów dzisiaj mamy wokół siebie całkiem sporo, różnego rodzaju. Więc gdybyśmy się zaczęli wszystkim przejmować, no to to się bardzo szybko źle skończy. Więc... Yy, Takim sposobem na, na, na takie zdrowe życie, mam na myśli tutaj tę część, taką, którą pokazałeś, tą świadomościową, intelektualną, emocjonalną, jest rozwój osobisty. Jest zdobywanie, jest praca nad sobą. Rozwój osobisty rozumiany w jakimś sensie, bo wiele osób, myśląc o rozwoju osobistym, myśli o takich y, salach w hotelach, salach konferencyjnych, wykłady y, i mówcy. Nie, Ale ty, nie, myśląc nie jest... o rozwoju osobistym, masz coś innego. Tak, się. tak. Mam coś zupełnie innego. Samo zdobywanie, to jest bardzo ważna informacja teraz, samo zdobywanie wiedzy w bardzo niewielkim stopniu rozwija nasz mózg dopiero zdobywanie doświadczeń, czyli to, co robimy, rozwija nas pod względem intelektualnym, emocjonalnym i duchowym. Czyli to, że my będziemy chodzić na wykłady, zdobywać kolejne dyplomy, słuchać na YouTubie Mądrych Głów, to, to, to w niewielkim stopniu zmieni nasze życie. Czyli co jeszcze? No trzeba coś z tym robić. Czyli jeżeli ja na przykład czegoś się nauczę, to, to stosować to w rzeczywistości. Takim, taką drogą jest Prosta rzecz, zmiana nawyków. Wiesz, że my mniej więcej w 80% powtarzamy ciągle. Składamy to. się z nawyków. Z, naw z nawyków się dokładnie składamy. Mhm. I teraz, jeżeli na przykład ja mam coś osiągnąć za 5, 10, 15 czy 20 lat, to o tym decydują nawyki, których dzisiaj, które mam dzisiaj jakby wdrożone. Jeżeli, ja, jeżeli coś się ma zmienić, to muszę zmienić moje nawyki. Ja nawet coś takiego w moim klubie 555 opracowałem 13 nawyków. Zresztą zaczął to w ogóle robić niejaki Benjamin Franklin 200 lat temu. Opracował takich 13 nawyków i zrobił z tego system, że jeden tydzień na jeden nawyk przez 13 tygodni i wszystko później od początku. I tak długo, dopóki się moje życie nie zmieni. Tak I ja opracowałem te 13 nawyków i zachęcam do tego, żeby, żeby tym zacząć żyć. Bo wtedy dajemy sobie szansę. Szansę, nie gwarancję. Dajemy sobie szansę, że w każdym z tych sześciu obszarów naszego życia się zadzieją rzeczy, które sprawią, że to, to szczęście zagości na stałe w naszym życiu. Mhm. Poczucie szczęścia. A czym jest poczucie szczęścia? Czym różni się od szczęścia? No, bo to jest takie ulotne szalenie, prawda? No, generalnie mówi się, że... Yy... Dobra, teraz chciałbym to znowu dobrze wytłumaczyć. Yy... Wiele rzeczy nam mówi się, że przynoszą nam szczęście, ale tak nie jest, więc to musi być w nas. I mówi się, że sukces to jest osiąganie czegoś, co chcemy osiągnąć, a szczęście jest wtedy, kiedy potrafimy to jeszcze docenić, to co robimy. Czyli to jest coś takiego, takie ogromne poczucie wdzięczności za to, co się w naszym życiu dzieje. To jest takie docenianie tego, co jest. Czyli po raz kolejny świadomość. Świadomość i jeszcze raz świadomość. Dlaczego ważne jest, żeby być człowiekiem serdecznym? Życzliwym, serdecznym? Mhm. Na bardzo wczesnym etapie, jeszcze w Niemczech, kiedy mieszkałem, pewien człowiek na pewnym szkoleniu powiedział, że to, co robimy dla innych ludzi, wraca do nas wielokrotnie wzmocnione. I dobro, i zło. Tak. I powiedział wtedy, nigdy nie zapomnę tego przykładu, że jeżeli obrazisz kelnera w restauracji, to on na przykład może ci napluć do herbaty. Takie, takiego użył wtedy sformułowania. I że podobno nie tylko blują. Nie wiem, czy tak jest i tego nie osądzam. Ale to sprawiło wtedy, że z czasem po pierwsze przestałem osądzać ludzi, po drugie jestem dla nich życzliwy. To nie oznacza... Bycie życzliwym nie oznacza, że ja za nich coś robię, albo jestem tylko na ich usługi. To oznacza, że dobrze im życzę. Ja naprawdę dobrze życzę ludziom za każdym razem, kiedy kogoś spotykam, to staram się sprawić, żeby po spotkaniu ze mną poczuł się lepiej. Po prostu. Czy to jest dobre słowo, czy to jest może yy, dodanie otuchy, czasami to jest, wiesz, komplement. Albo wyrażenie uznania. Tego nam bardzo często brakuje, i tego naprawdę często ludziom brakuje, tego dobrego słowa. I uważam, że to jest jedna z najważniejszych rzeczy, które powinniśmy dla siebie robić. Zresztą rozmawialiśmy też o tym. Profesor OME powiedział, że sam kontakt osobisty, rozmowa bardzo często dużo wnosi do naszego życia. Opłaca się być życzliwym? Zdecydowanie tak. Ale nie trzeba być życzliwym, żeby odnieść. Sukces w życiu, powodzenie. Wszystko jest w pewnym sensie powiązane. Wiesz, bardzo trudno jest osiągnąć sukces samemu. Bardzo trudno. Ja na przykład to, w jakiej sytuacji dzisiaj jestem, zawdzięczam ludziom, dzięki którym się uczyłem, rozwijałem i również tym, którymi się dzisiaj otaczam. Ja nie jestem sam w firmie. W mojej firmie pracuje około 100 osób, którzy każdy z nich jest fantastycznym człowiekiem i w jakiś sposób wspiera mnie w tym co robię. Więc... Sami nie osiągniemy sukcesu w życiu, sami nie osiągniemy poziomu szczęścia. Są różne style zarządzania. Można być liderem, członkiem zespołu, takim liderem zamkniętym gdzieś w wysokiej wieży, ale też takim liderem, który ponagla ludzi nieustannie. I on nie musi być życzliwy, ale on też może odnieść dobry wynik. Pewnie tak, no, wiele dróg prowadzi do Rzymu, prawda? Ale ten mój sposób, zresztą to jest jeden z tych moich 13 nawyków: stosuj zasadę wygrana, wygrana. I dąż do synergii. Wiesz, Tokowej napisał kiedyś. Albo będziemy szukać zasady wygrana-wygrana w naszych relacjach, albo nie róbmy interesów, jeżeli mówimy o biznesie. A jeżeli robimy te interesy, to poszukujmy takiego sposobu, żeby stworzyć z tego synergię, że ty wnosisz coś, ja wnoszę coś, więc musimy być różni. Tak? I teraz zaczynamy doceniać różnice. I nagle się okazuje, że możemy zrobić coś wielkiego, pomimo tego, że jesteśmy inni. Dlatego też, na przykład, w mojej firmie pracują różni ludzie, a mimo to potrafimy się znakomicie odnaleźć w tym wszystkim i, i uzupełniać. Mhm. Na tą życzliwość bardziej patrzę. Ja na przykład na zasadzie takiego wspólnego dobra, takiej. Jest taka zabawa, że przekazuje się jakąś piłkę komuś. Nie pamiętam, jak to się nazywało, że mamy coś, pewien zasób, który przekazujemy sobie i on nieustannie do nas w pewnym momencie wraca. I w zależności od tego, ile było w tym zasobie życzliwości, albo złej energii, to to właśnie do nas też wróci. No bo funkcjonujemy w tych, tych relacjach, w tych zamkniętych kręgach. Więc... Pięknie to opowiedziałeś teraz. Tak naprawdę to jest to, o co chodzi w życzliwości. No to... Zgadzamy się co do tego. A powiedz, jak trochę prowokacyjnie zapytam, na ile w życiu szczęście jest, musi być wypracowane, a na ile to szczęście do nas przychodzi? Bo czasem mówi się, i to też jest taki banał, że trzeba mieć szczęście w życiu. Czasem ktoś mówi: A ja po prostu miałem szczęście, albo on on miał szczęście, jemu to się udało. Czy to jest naprawdę tak, że ludzie, którzy daleko zachodzą, po prostu mają szczęście? Myślę, że zbyt często, zbyt pochopnie oceniamy to, że komuś się udało. Jest wiele memów w przestrzeni internetowej, które pokazują ten taki wierzchołek góry lodowej. To jest ten sukces, który mamy tutaj: pieniądze, otoczenie, sprawy materialne, ale mało kto widzi ten, tę część, która znajduje się pod wodą góry lodowej, że widzimy wysiłek, samodyscyplinę, te wszystkie wyrzeczenia, których musieliśmy po drodze gdzieś tam ponieść. Ja bardzo często podaję taki przykład, że. W latach 1990-2020, czyli 30 lat, 14 było takich lat, kiedy w ogóle nie byłem na urlopie. 14. 16 lat to były takie czasy naprawdę zbierania żniw i ja byłem zdecydowanie więcej razy na urlopie niż 30, bo były lata, gdzie byłem na urlopie na przykład 4 albo 5 razy. Ale wiesz, my chcielibyśmy to wszystko mieć tak poukładane. Nie? Raz w roku, nie, raz w roku wakacje w ciepłym kraju, raz narty i tak każdego roku. W normalnym życiu tak nie jest i czasami trzeba zaakceptować to, że ten dany rok jest bardziej powiązany z zaangażowaniem i, no i po prostu rezygnujemy z tego urlopu. Ale z wiekiem byłoby jednak dobrze, gdyby doprowadzić do tego takiego balansu, że jednak. Ta powtarzalność jest. Ale to szczęście, o które pytałem, ono jest? Pojawia się? Czy to jest raczej wynik ciężkiej pracy przez nikogo niezauważonej i ono później, ta praca, nagle jest jednym faktorem szczęściem? Ja myślę, że te 90% to jest jednak wypracowane. To jest budowanie, popatrz, to jest takie budowanie w tych sześciu obszarach. Jeżeli mam pracę, którą kocham i nie idę na kompromis, że robię pracę, której nie lubię, Zadbam o swoje finanse, o swoje zdrowie, dbam o relacje, dbam o rozwój osobisty i dbam o tę część taką osobistą, prywatną, czyli moje marzenia, moje cele. I ja nad tym pracuję przez wiele lat, żeby doprowadzić do tej równowagi. To jest to wypracowane głównie, bo ten balans w heksagonie to jest takie poczucie szczęścia, taka jeszcze jeżeli do tej dojdzie do tego ta świadomość, taka, że doceniam to wszystko, to to jest właśnie to wypracowane szczęście. Myślę, że czym więcej pracujemy nad tymi sześcioma obszarami, tym więcej jest przypadków, które nam wspomagają. Mhm. Jak wiele sprzedałeś książek, Heksagon Szczęścia? Wiesz, co ja nie znam dzisiaj dokładnej liczby, ale Sącunkowo. z 20 tysięcy może. I myślisz, że każda z tych 20 tysięcy osób wprowadziła to w swoje życie? No tutaj muszę Cię zmartwić. Ja, ja wiem, że to, że ktoś kupił tę książkę, to wcale nie oznacza, że ją przeczytał. A nawet jeżeli ją przeczytał, to ciągle nie oznacza, że wdrożył to, co tam jest napisane. Więc. I o właśnie o to pytam, bo masz niesamowitą umiejętność do opisywania stanu rzeczy, dawania recept, nawet prostych. Bo czasem skomplikowane rzeczy są proste i my niepotrzebnie je komplikujemy. To co zrobić, żeby tych 20 tysięcy książek zmieniło życie 20 tysięcy ludzi? Czego nam brakuje? Mm -hmm. Brakuje nam znowu tego, tego czynnika świadomościowego, bo ja myślę, że większość ludzi na świecie myli poczucie szczęścia z poczuciem zadowolenia. To jest takie trochę przewrotne. Zadowolenie to jest taki stan, kiedy zaczynam akceptować niewygodę i mówiąc dobra, wprawdzie nie jest to ideał, ale żeby gorzej nie było. Tak znam to powiedzenie. To jest takie uczucie, kiedy mówię, nie, nie, nie jest to, to wszystko, czego bym w życiu chciał, ale mi się już nie chce. A nie jest źle. Nie jest źle. Wiesz, ja to był czerwiec 2019 roku. Jestem gdzieś tam w mojej wsi pod sklepem. Spotyka mojego kolegę ze szkoły średniej. I z entuzjazmem zaczynam mu opowiadać, że za kilka dni wychodzę na piechotę do Hiszpanii, do Santiago de Compostela i będę trzy miesiące w drodze. On nam, do mnie mówi, że ci się, ta, że ci się tak chce. Przecież mhm. ci się tak chce. Nie możesz spokojnie teraz... Przecież patrz, wszystko masz. Mógłbyś sobie teraz tu siedzieć na tarasie swojego domu, pielęgnować rośliny, wiesz. Wszystko masz. Mógłbyś odpoczywać. Możesz robić, co chcesz i chce ci się tak na piechotę iść do Hiszpanii? No tak. Chce mi się, bo chcę tego doświadczyć. I teraz to jest właśnie to, że z wiekiem bardzo często ludzie odpuszczają i mówią... Mi się już nie chce. I chyba ja tym się różnię. I stąd się być może bierze i mój optymizm, i pewnego rodzaju taki, taki entuzjazm, że mi się ciągle chce doświadczać tego świata. Uważam, że on jest tak piękny. I powiem ci jeszcze jedną rzecz, Kuba. Jeden przywilej mam. Moje pokolenie zna wszystko to, co było w tym takim... Okresie powojennym, bo urodziłem się w 1960 roku. To było 15 lat po wojnie. I znam, wiem jak to było, lata 60., później Gierek, 70., entuzjazm, później Solidarność, wiesz, ta transformacja cała do, do tego, co mamy dzisiaj. I wiesz, za co jestem najbardziej wdzięczny? Za to, że ja potrafię te, to docenić. Jak niesamowicie my dzisiaj się mamy na tym świecie. I jeżeli ktoś mówi dzisiaj, krytykuje wspólną Europę, to co sobie wypracowaliśmy, to ja mówię w tym momencie człowieku, musiałbyś doświadczyć tego, jak było w PRL-u, że ja mieszkałem w Cieszynie przy samej granicy i nie mogłem przejść na drugą stronę rzeki. To był koszmar, że ja nie mogłem wziąć tak jak dzisiaj paszportu i lecieć do Tajlandii, czy mogę polecieć na Okinawę, żeby zobaczyć sobie, jak tam jest. Bo nie można było tych rzeczy robić, bo byliśmy zamknięci, nasze pieniądze były nic nie warte, że byliśmy ubogimi krewnymi. Doceńmy sobie to, w jakich dzisiaj żyjemy czasach niesamowitych, które są tak piękne, ale to tylko chyba moje pokolenie może ocenić. A młodzi ludzie tego nie doceniają? Nie wiem, czy wszyscy pewnie, no wiesz, trudno. Oni traktują to jako rzecz normalną. Oni po prostu nie doświadczyli tamtych czasów. Ty masz inny punkt odniesienia. Zdecydowanie Przeżyłeś, tak. Przeżyłeś to, posmakowałeś tak. tego, odczułeś to na własnym ciele i w swoim życiu pamiętasz, te wspomnienia są żywe. Ale trudno, żeby osoba, która urodziła się po 2000 roku, w ogóle próbowała wyobrazić sobie ten stan, bo to są rzeczy abstrakcyjne kompletnie w tym świecie. Więc no, trochę ja się im nie dziwię, szczerze mówiąc. Ja tego nie osądzam, tylko mówię, że czasami trzeba po prostu zdać sobie sprawę z tego, w jak pięknym świecie dzisiaj żyjemy. Zdać sobie po prostu tylko z tego sprawę, jak on jest niesamowity. Wracając do tego, do tej kwestii, dlaczego tych 20 tysięcy osób nie odniesie sukcesu czy nie wdroży heksagonu szczęścia do swojego życia. To wydaje mi się, że jest pewna cecha, którą niesamowicie trudno w życiu wyćwiczyć. To jest cierpliwość. Bo wielu z nas, szczególnie młode pokolenie, oczekuje efektu tu i teraz. Spala ich to po prostu, że pracują, zaczynają pracować i nie widzą po roku dwóch efektów swojej pracy. No bo przecież, jak tylko wezmę telefon, otworzę Instagrama, no jest Fryderyk Karzałek, udało mu się, tak, jest inny, jakiś celebryta, ktoś inny, wszyscy to mają. A ja nie potrafię. I to jest spalające, demotywujące. Ja miałem taki przywilej, jeden też w życiu, że słuchałem kiedyś takiego mentora. On się nazywał Andreko Stolani. W Niemczech był dosyć znany w, w dziedzinie finansów. I kiedyś powiedział, życie zaczyna się po 60. Po czym. W kolejnej swojej książce, kiedy miał 70, plus, napisał: Myliłem się, życie zaczyna się po 70. To samo napisał 10 lat później, no znowu się pomyliłem, życie się zaczyna po 80. I teraz co ja chcę Ci przed Sokuba powiedzieć? My nie musimy mieć wszystkiego od razu. Prawdziwego szczęścia nie daje samo osiągnięcie celu, tylko droga do niego i trzeba się nauczyć celebrować drogę do celu. Podam Ci na to przykład. Ja byłem w drodze do Santiago de Compostela trzy miesiące. Pamiętam ten moment, kiedy wchodziłem na plac św. Jakuba przed katedrą w Santiago. Ale to był epizod. Dzisiaj dużo bardziej pamiętam tę drogę spotkanych ludzi, przeżyte przygody, cierpienie, które gdzieś tam było na samym początku, odciski i tak dalej. Dzisiaj to wspominam i mówię, wow, jakie to było piękne przeżycie. I namawiam dzisiaj każdego młodego człowieka do tego, żeby zaczął od takiego... Rozplanowania sobie swojego życia. Jeżeli masz dzisiaj 37 lat, Kuba, mhm. prawda? Wyobraź sobie taką linię, poziomą linię czasu, i tutaj na początku tej linii jest kropka z napisem 37. Tu jesteś. Tu gdzieś na pewno zakładasz, jak długo będziesz żył. Mhm. Myślę, że przy Twoim poziomie świadomości możesz tu spokojnie zrobić liczbę 100. Spokojnie. Mm -hmm. Mając 37 lat, masz przed sobą 63 lata. Zgodzisz się ze mną, że głupotą by było y, postawić w tym momencie stop y, na tych 65? Skoro później będziesz jeszcze miał 35 lat, które możesz w jakiś sposób zagospodarować? Co robić wtedy? No właśnie, to jest teraz no. coś, co też pojawia się z czasem. Grałeś kiedyś w World of Warcraft? Tak, ta, to była ta, ta, kiedyś. Ta, oczywiście. Pamiętasz, tam na początku miałeś tylko pewien skrawek. Mhm. Prawda, widziałeś? To od Warcraft, pierwsza seria, pierwsza druga też. Tak, tak, mhm. tak. I to te kolejne krainy się otwierały dopiero w, mianę, w miarę Twojego rozwoju, prawda? Mhm. Podobnie było z grą platformową Mario Bros. Prawda? Pamiętasz? Mhm. To, żeby dojść na poziom 40, to musiałeś przejść przez 39. Dopiero wtedy tam mogłeś dojść. Co się działo na tych 30, wczesnie, 39 poziomach? No udoskonalałem. Dokładnie tak jest. Więc żeby na tym 40 poziomie sobie poradzić, to trzeba było zdobywać umiejętności na 39, tak? I na tym to nasze życie polega, żeby ciągle się rozwijać, bo ty być może dzisiaj nie widzisz tego, co możesz robić na przykład będąc na poziomie 40. Ale jeżeli będziesz do tego cierpliwie, słowo przed chwilą przed ciebie wypowiedziane, cierpliwie do tego zmierzał to uwaga, zobaczysz z czasem, że na przykład spełniając jedne marzenie, z niego będzie wynikać kolejne. Że nagle zobaczysz, że można inaczej żyć, że można pełniej żyć, że można spełniać jakieś tam kolejne rzeczy, że można zdobyć następne kompetencje. To wszystko jest elementem naszego rozwoju. Najważniejsze jest, żeby się nigdy nie zatrzymać. Mhm. Czyli można tak trochę sparafrazować i zbanałować to, co powiedziałeś, że zbanalizować, przepraszam, że. Moje życie nie kończy się dzisiaj ani jutro, ono się właściwie dzisiaj zaczyna. Tak, tak. I zacznij się życiem delektować, cieszyć, doceniać na początku te drobne rzeczy ale później rozwijając się w każdym z tych sześciu obszarów, poprawiając jakość swoich dochodów, jakość swojej pracy, kompetencji, zdrowia, relacji. Naucz się tego po prostu, zacznij się w tym kierunku rozwijać, a zobaczysz, co dalej możesz robić, tak jak w tym wspomnianym World of Warcraft, tak? Zobaczysz te następne krainy. Delektujmy się życiem. To taka myśl, z którą Was zostawiam, drodzy Państwo. Dziękuję, że wysłuchaliście naszej, naszego spotkania z Fryderykiem Karzełkiem. Dziękuję serdecznie za rozmowę, było mi bardzo miło.